Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Serca z Kamienia. Witajcie, moi drodzy. Okej, słuchajcie, ostatnio wybraliśmy się do tajemniczego rzemieślnika, czy też kupca ofirskiego, który rozbił się gdzieś tutaj ze swoim obozem niedaleko wsi Branowic. Słuchajcie, ostatnio porzuciłem na razie główny wątek fabularny. No i słuchajcie, chciałem zobaczyć, co to jest, ponieważ słyszałem, że u tego kolesia można łączyć znaki, znaczy można łączyć runy ze sobą, co daje bardzo fajne efekty. Ale na razie musieliśmy dla niego wykonać zadanie, mianowicie mieliśmy odzyskać skradzione przez zakonników z podupadłego zakonu Płonącej Róży schematy ofirskie. Więc słuchajcie, zwróćmy mu je. Ruszajmy więc. Tu jest jeden z handlarzy. Miło znów cię widzieć! Udało mi się odzyskać twoje schematy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Przywracasz mi wiarę w ludzi, bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg. Nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. W takim razie do zobaczenia jutro. No dobrze. Okej, mamy tutaj poczekać jeden dzień, ale zanim to zrobimy, jeszcze tutaj pogadajmy z zaklinaczem słów. Chwalmy wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Czekajcie, czy ja mam tu coś jeszcze do zrobienia? Bez śladu, zaklinanie. Znajdź Kilof. O co chodzi? Gdzie ja się mam udać po to? A, tutaj gdzieś. A, dobra. Zróbmy to. Gdzieś Kilof powinien być. Wszelki duch wieczny ogień chwali. O, tu jest Kilof. Dobra. Na północny wschód Nowigradu są ponoć niewielkie złoża nefrytu. A, będę potrzebował nefrytu dla tego kolesia. No dobra, zajmijmy się tym. Wyruszmy. Mam nadzieję, że to się będzie mi opłacać. Oczywiście użyjemy sobie szybkie podróże. Gdzie to jest? A, to są te rejony. Dobra, przeniesiemy się do wsi Jantra i stąd ruszymy konno na północ, w stronę właśnie tych złóż. No, jestem ciekaw, co tam ciekawego znajdziemy. Oj, chyba spadnie deszcz. Łotka, gdzie jesteś? Tu jesteś, mój dzielny rumaku. Chodźmy, ruszajmy. Gazu. Pędzim. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych nieprzyjemnych spotkań. Uła! Jaki tutaj jest jar. Urwisko. No, można sobie zrobić krzywdę, padając coś takiego. Dobra. Chyba tutaj są złożone frytu. O, tu coś mamy. Mało tu tego nefrytu. Poszukam dalej. Okej. Okay. Skoro twierdzisz, kolego, że mało. Nefryt jest potrzebny właśnie do tworzenia tych... do zaklinania. Do łączenia run ze sobą. O, to mamy kolejne złoże nefrytu. O, tu jest nawet jakaś jaskinia. Okej, okay, tutaj trzeba uważać. Jakieś dziadostwa tu mamy. Trochę Endriagi przypominają, ale to coś innego.
równie paskudne. Jakieś takie pająkopodobne coś. O, jakieś zadanie. Wykonałem. Załatwiony. Okay, w odpowiednim momencie rzuciłem znak. Oż ty! Cholerny pajęczak. Jakiś arachnomorf. Ach. Dobra, chodź tu. Idę po ciebie, gnoju. Mam cię. Dobra, jeszcze coś tam jest. To nie koniec. Z tym dziadostwem. Nie podobają mi się te potworki, muszę przyznać. O, zlas do mnie. Dobra, zdjęty. No słuchajcie, nowe potwory są. A myślałem, że spotkałem już wszystko, co mogłem spotkać. No, tu coś mamy. Dobra, na spokojnie. Coś tu tupta. Nefryt. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. Dobra, działaj kolego, działaj. Pani Geralt. Okej. Okej, to czyli musimy teraz wrócić do zaklinacza. Pędźmy. O, jakieś zwłoki. Wyszukania były. Oż ty, cholerna Endriago. Co to jest? Dobra. A że macie dziadostwo załatwione. Dobra. Wypiłem sobie dekok tarafarda białego. Który bardzo ładnie odbudowuje zniszczone zdrowie momentalnie praktycznie. Gdzieś połowę zdrowia spokojnie można tym odbudować. Okej, gdzie się mamy teraz udać, moi drodzy? Okej, wracamy do wsi Yantra. I stąd przeniesiemy się do naszego zaklinacza z powrotem. Słuchajcie, ja lubię przemierzać ten świat tak sobie na spokojnie. O, to jakiś malarz. Możemy do niego zagadać? Panie, dajcie mi spokój. Naprzód. Dobra, koleś mało jest rozmowny. Ale słuchajcie, rzadko się spotyka w takiej okolicy kolesia, który by malował. Dobra. Jesteśmy. No dobra, przenieśmy się. Górny młyn. Jestem ciekaw, czy te
czy te zaklinanie będzie aż tak bardzo pomocne. O, koleś się przeniósł tutaj. No siema, koleś. On tu ma. Widzę, że moje pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. No, z miłą chęcią. Zaklinacz może wzmocnić twoje przedmioty słowami runicznymi i słowami gryfowymi, dzięki czemu zyskują one nowe, potężniejsze właściwości. Ciekawe rzeczy. Mogą ulepszyć swój rynsztunek. 10 tysięcy. Okej, pokaż mi swoje towary. Na zerknę, co tam masz. Mam 16. Okej, są pomniejsze. Aha. Takie coś. A, to są składniki. Glif odparcia. Regeneracja żywności. W wolnym gnieździe. Mniejsza uszkodzenia. Odporność na obrażenia od żywiołów. Co tu jeszcze jest ciekawego? No na razie dup ci to nie urywa. Szansa na podpalenie, więc takie standardowe runy. A glif związania. Odporność na krwawienie. Mamy typowe znaki. Ale niektóre są bardzo ciekawe. Na przykład ta regeneracja żywności, żywotności, to by się mogło nam przydać. Jora, szansa na zamrożenie, na zatrucie. Składniki alchemiczne można też u niego kupić. Mogę też u niego parę rzeczy posprzedawać. Dobra. Co ja tu jeszcze mam? Na razie szału nie ma. Może się szarpnąć? Znaczy słuchajcie, ja mam plan, aby i tak prędzej czy później wyruszyć na Skellige. Ty tu masz naprawy. O, można też u niego sobie naprawić ekwipunek. Fajna sprawa. Pewnie, że sobie trochę ponaprawiajmy to i owo. Nie wiem, czy już jest warto w to inwestować. Muszę to przemyśleć. A, tu można usunąć ulepszenia. Zaklinanie. O to chodziło. Dobra. Okej, zaklęcie. Aha, i tu pisze, co mam. Dobra, kumam. Okej. Utrwalenie. Premia zapewnia. Dobra. Takie coś. Czyli to jest premia do tego, co dostajemy od stołów partnerskich oraz szlifierskich. I to pozostaje na stałe. Dobra rzecz. Poświęć maksimum punktów adrenaliny. Zaczynają maleć do zera. Zwiększa się regeneracja żywotności i wytrzymałości oraz... takie rzeczy. O, tu potem takie rzeczy są. Kurde, fajne rzeczy, naprawdę, ekstra. A, tu można dać to, albo to, albo to. O.
Kurde, w to bym zainwestował, muszę przyznać. Niedostępna liczba gniazd. Aha. No ma troszkę mniejsze obrażenia, ale myślę, że wykorzystaniem czegoś takiego to mogło być naprawdę niezła rzecz. Ile to kosztuje? 259. Majątek to nie jest. Dobra. Użyjmy sobie tego. Ładnie. Co nam to dałoby? Okej. W moim czasie. Tylko i wyłącznie można to robić na tych, które mają 3 sloty. A więc tylko właśnie na wiedźmińskich. Kurde, fajna rzecz. Dobra, weźmy sobie też to. Aha, to są inne. Może byśmy to tutaj... To zróbmy. A, tu mi brakuje paru rzeczy. Przeciwnicy podpalają. A, podpalenie... Dobra, dobra, spoko, spoko. Wodoigni. Pancerz odbija wszystkie pociski z wyjątkiem magicznych. To jest niezłe. Elementy pancerza traktowane są jak pancerz ciężki. Bez sensu. Zapewnienie przeciwnika znakiem art zmniejsza jego wytrzymałość. Ale na przykład to odbicie bardzo mi się podoba. To bym zrobił sobie. Musiałbym nakupić te dwa glify. Kurde, można się w to nieźle bawić, powiem szczerze. Co ja to potrzebowałem? Ten glif. Jeden. Chyba ten, nie? Dobra, zaklinanie. To odbicie, to mi się podoba. Dobra, i mamy zaklęty sprzęt. Tu bym mógł jeszcze to ulepszyć, ale na razie nie. Okej, możemy go spytać, jak mu się podoba w Królestwach Północy. Podoba ci się w Królestwach Północy? O tak! Nigdy nie widziałem tak dużych połaci lasu i nieba w tak niezwykłym kolorze. Ludzie natomiast są dosyć specyficzni, małomówni, zamknięci w sobie. No i na gościńcach grasuje dużo bandytów. To zapewne skutek tej strasznej wojny. No, bez wątpienia. Dobra, koleś, bywaj. Bywaj. Koleś jest bardzo pomocny. Ale ja muszę teraz tak przerzucić się na tą broń. Okej, dobra. Oj, chyba spadnie deszcz. Zobaczcie sobie, jak ten ostrzec połyskuje. To też. Świetnie to wygląda, dobra. Te dzieciaki są super. Dobrze moi drodzy, a więc słuchajcie, myślę, że czas wrócić do głównego zadania. Słuchajcie, ostatnio jeśli chodzi o główny wątek, byliśmy w Oxenfurcie, w domu aukcyjnym, skąd zostaliśmy wywaleni przez tamtejszego właściciela, bo zadaliśmy mu pytanie na temat tego domu, którego chce Olgierd von Everetz. Koleś się oburzył i nas stamtąd wyrzucił. Po wwaleniu nas stamtąd odezwał się do nas jakiś tajemniczy jegomość i powiedział nam,
że jedynym sposobem, aby dostać to, będzie kradzież. I on chce nam w tym pomóc. Dał nam namiary na chatę zielarza, gdzie mamy się udać, aby zdobyć jakieś informacje. Ale czekajcie, zanim tam ruszymy, pogadajmy jeszcze z tym tutaj naszym kolegą. Może już minął jeden dzień. Miło znów. No siema. Dobra, może coś tu posprzedajemy? Mógłbym zobaczyć, jakie to... Okej, co on tu ma? Nic super. Ale mogę mu posprzedawać to i owo. Na przykład ten miecz. A, koleś już jest bez hajsu. No trudno, ale troszkę żeśmy posprzedawali. Trochę się troszkę odkułem. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Słuchaj, on ma nam coś dać, nie? Więc może poczekajmy tutaj następnego dnia. Zobaczymy. Dobra, koleś. Jakąś nagrodę mieliśmy dostać. Miłość! O właśnie. Kopie schematów są już gotowe? Gotowe? Proszę, weź je wraz z moją wdzięcznością. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. Jakieś ofilskie karwasze, szarawary. O co chodzi? Zerkniemy. Rzemiosło. Co tu mamy? Sporo tych sematów mam. Tu mamy ofilskie buty. Unikaty to są. 38 poziom. O, to za dwa poziomy będę mógł ich używać. A pamiętacie? Dostaliśmy te schematy żmij, nie? To jest na 39 poziom. Cechu żmij. Może być bardzo przydatne. Myślę, że warto byłoby w to zainwestować w przyszłości. A, coś takiego żeśmy dostali. Pancerz, unikat, ale jaki to jest? A, lekki rynsztunek. No słuchajcie, warto byłoby się nad tym zastanowić. Dobra, na to przyjdzie jeszcze pora, aby przemyśleć ten aspekt. Dobra, w każdym razie my mamy się spotkać z tym zielarzem. Tylko nie pamiętam, jakie tam było hasło. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo istotne. Dobra, chata zielarza, moi drodzy. Pamiętacie? Gdy tam dotarłem w pobliże tej chaty, spotkałem rannego dzika. Dobra, co się tu dzieje? Dobra, spokojnie. To są braciszkowie. Ach. Spokojnie. Wow. Dobra, koleś załatwiony. Nie wiem, czemu nie jestem w stanie ich tak powalać jak wcześniej. Dobra, ten zdjęty. Ten też. Bardzo ładnie. Spory turu. Dobra, załatwieni. Ten tu nic nie miał? Nie. Okej. No więc pogadajmy z tym kolesiem. O, już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, No właśnie, że nie do końca kupić. O, ale mistrzowskie receptury? Znasz jakieś zaawansowane receptury, których mógłbyś mnie nauczyć? Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. Chcesz terminować w fachu zielarskim?
Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć Wielkie Morze i odnaleźć wyspę Artskellig. Tam w uświęconym gaju światły mistrz gremista oceni, czy nadajesz się na ucznia. Czy ja już kiedyś nie gremisty nie spotkałem? Wyciąg z krawawnika. Czy to czasem nie mieliśmy... A czekajcie. Jakie zlecenie? Jakie zlecenie mam u niego? Dostanę może wyciąg z krawawnika? Tak. Ale na zapleczu. Proszę za mną. Na takim głębokim zapleczu. A no tak, to było przecież to hasło. Dobra, zleceniami będziemy się później zajmować. Co to jest? Co to za koleś? Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty. Ale... każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość, więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy, bo straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Brzmi nieźle, ale dużo roboty jak dla dwóch ludzi. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja
wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Ciekawe. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego petka. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto, najsłynniejszy gasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyri, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Sidaris, Kondotier. Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa. Niezłe bydle. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. No słuchajcie, fajnie to jest zrobione. No i ciekawie się to zapowiada. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod Ochsenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer. A łamania? Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hoff, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego ratusza. Więc spinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Ochsenfurcie, w domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj. Mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. No dobra, bierzmy się za to. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. Okej, moi drodzy. No cóż, słuchajcie. I tą wspaniałą wiadomością, zapowiedzią niedalekiej przyszłości, jaka nas będzie czekać,
i tym, czym się będziemy musieli tutaj zająć, zakończymy sobie ten odcineczek. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.